Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2014 rok. W związku ze spotkaniem z przedstawicielami ZIKIT-u na świetle środki dotyczące inwestycji została kwota w wysokości ponad 5 000 zł i komisja postanowiła je przeznaczyć na dofinansowanie remontów chodników wskazanych wcześniej w uchwale, które są najbliższe w szczególności. Nie, ale dlatego postanowiono z utrzymaniowych środków, żeby zrobić jak najwięcej z tej puli. Najpierw pan wyrzucił z dróg, potem wyrzuciła pani szpiegla z chodników i tak przez 7 lat, a tam są ludzie starsi po 80, po 90 lat. Tak, jak nie to, że ja wyrzuciłem. Ja nie wyrzuciłem jako przewodniczący komisji, tylko ZIKIT zanegował, że te zadania nie powinny się znaleźć w ten sposób zdiagnozowane i sformułowane w zadaniach Komisji Planowania i dlatego to zmienia. Tak, a w następnym roku były w Komisji Infrastruktury i Chodników, również wyrzuciliście państwo, że z tego też nie, a to nie jest radność, tylko jest dojście do budynku. Dlaczego z niczego nie można zrobić? Dobrze. A jakie my mamy prawo decydować o 2015, jak nas po prostu nie będzie? Ale pamięć, ale będzie realizowane. A to, że nie ma wyceny, to jeszcze może nie ma, ale to jest zrealizowane. No, przez 7 lat chciałam, a w tej chwili tutaj do prezydenta miasta i do prezydenta. Już dłużej rozmawiać nie można. 7 lat z kolei, nie? Wracamy. Bardzo proszę o ciszę. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały Komisji Planowania Przestrzennego, której przed chwileczką przedstawił radny Janusz Łuczko? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta.